Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy poniedziałek, jedziemy do Parku Narodowego Ordesa, do kanionu zresztą Ordesy. Mamy nadzieję, że nas wpuszczą, bo latem kursują tam tylko autobusy z Torli, nie można tam dojechać. Przed nami dzisiaj 8 albo 9-kilometrowy szlak, nie po pętli, więc będzie kilkanaście kilometrów wzdłuż rzeki. Z widokiem na kilka wodospadów, a na razie rzeczy przyziemne, czyli zakupy w Torli. Musimy znaleźć sklep spożywczy i uzupełnić zapasy. Kończy nam się też woda. Ładnie, spaliśmy niedaleko wsi, dosłownie może z 300 metrów, 400 za nią. I rano sprawdzałem, czy jest tam jakiś sklep, bo chciałem iść spacerem, no ale niestety. Tutaj nie ma, tak jak u nas, że wszystko w każdej wiosce jest dostępne, tutaj trzeba się wysilić. Postanowiliśmy zrobić rodzinny wypad. Na zakupy? Na zakupy. Jesteśmy w Torli, to jest centrum informacji turystycznej, stąd pewnie też odjeżdżają te busy do Ordesy. A tu jest Torla. Jak zwykle bardzo ładne miasteczko, tam wychodzi na szlak. I właśnie przejechaliśmy przez Torle w jedną stronę. Musieliśmy zawrócić, żeby dojść do sklepu i stwierdziliśmy, że jest tak urocze to miasteczko, że chyba się po nim przespacerujemy. Kot podróżnik przyjechał camperwanem, który zaparkował obok nas. No już było bliskie spotkanie, na szczęście przez drzwi naszego psa z kotem. Kot zaczął wydawać dziwne dźwięki. Także mogłoby się to dobrze dla naszego psa nie skończyć. W przewodniku było napisane, że na miejscu znajduje się mini parking. No jak na mini parking, jest on całkiem spory. Jest on darmowy, są tu toalety, punkt informacyjny, można dostać darmową mapę. Jest to zorganizowane naprawdę bardzo fajnie, jest sporo ludzi, pomimo że jest poniedziałek. Cała nazwa parku to jest Park National Ordesa i Monte Perdido, gdyż znajduje się tutaj trzeci co do wysokości szczyt Pirenejów, właśnie Monte Perdido. A my pójdziemy sobie w stronę schroniska, z którego właśnie startują wyprawy na tenże szczyt. Jak najbardziej można wejść z psem, psy tylko i wyłącznie na smyczy, ale jest ostrzeżenie, że gdybyście chcieli przejść na stronę francuską, to nie ma takiej możliwości z psem, jest to w Parku Narodowym zabronione, ale to dopiero za francuską granicą. My tak daleko się nie wybieramy. Przynajmniej nie dzisiaj. Do ostatniego wodospadu mamy 8,7 km. Teoretycznie można po okręgu, chociaż z drugiej strony podobno szlak jest zamknięty. Zobaczymy sobie na miejscu. Thank you.
2600 metrów za nami. Mamy pierwszy wodospad. Może niezbyt jeszcze... Chociaż... Kawał wody płynie jednak. I oto cel naszej dzisiejszej wyprawy. A tak na poważnie to nie wierzę. A tak na poważnie to jest jakiś dodatkowy boczny wodospad. Ale kawałek, mówię, kawałek wody płynie. Ale już wyższy niż ten za Szklarską Porębą. Pierwszy wodospad na naszej trasie, a właściwie drugi, Cascada de Arripas. Wszystkie trzy wodospady znajdują się na trzecim kilometrze. Więc jeżeli nie chcecie iść na Cola de Caballo i macie mało czasu, to w godzinkę te trzy wodospady spokojnie da się obejść. Trasa jest bardzo łatwa, wręcz spacerowa. Nie ma tutaj wybitnych trudności, ale my idziemy dalej. Mamy pierwsze utrudnienie na szlaku. Mostek jest tam. Każdy próbuje przejść suchą stopą. Ja się chyba za bardzo zastanawiać nie będę. Przejdę po prostu tędy. Trzeba po prostu przejść. Jak się okazuje, do części szlaku jeszcze leży śnieg. Taka ciekawostka, przez kanion Ordesy przebiega południk Vero.
I została nam jeszcze wisienka na torcie, czyli wodospad Cola de Caballo. Do niego trzeba dojść najdalej. Teoretycznie miało być 8,7 km, wiemy, może będzie 10. No ale widoki rekompensują zdecydowanie odległość. Plan na dzisiaj wykonany w połowie, bo trzeba jeszcze wrócić. Ale póki co robimy sobie przerwę obiadową. Generalnie bardzo przyjemny szlak dla każdego. Polecamy. Spokojnie dacie radę. Większość szlaku to po prostu szeroka droga utwardzona. Gdzieś od 6-7 km robi się troszeczkę trudniej, ale tak naprawdę szlak jest bardzo łatwy. Dotarliśmy z powrotem na parking. Zajęło nam to 6 godzin. I idziemy odpoczywać. Dokładnie. Musimy się wykąpać. Chyba wracamy na ten sam parking, na którym staliśmy. Nie będziemy już dzisiaj niczego szukać. Jest po 17. To było ok. Jest masa wody. Bo skończymy jak wczoraj. Będziemy się błąkać. Trasę polecamy. Niezmiennie. Trzeba tak liczyć koło 19 kilometrów. No 19 kilometrów wychodzi. Więc zapraszamy, dajcie znać jak będziecie, czy się wam podobało. Czy też nie. No można oczywiście wybrać tutaj jeszcze trudniejsze trasy, inne, zostać na 2-3 dni. Jak najbardziej. Wspomnę tylko, że trasa biegnie, pokrywa się z GR11 znowu, więc my się codziennie z tą GR11 gdzieś witamy. Dobry. Dzisiaj miał być dzień zero, bo miało lać, ale pogoda zmieniła zdanie i mamy piękne słońce. Zrobiło się za to dużo chłodniej, bo tak jak mieliśmy po 20-21 stopni codziennie, tak dzisiaj ma być do 14, co nam jakoś specjalnie nie przeszkadza. A mi absolutnie. Planem na dziś jest kanion Anisklo i mimo, że jesteśmy blisko niego, to mamy do niego 70 km. Bo musimy jechać naokoło, jest droga zamknięta. Trudno powiedzieć z jakiego powodu, w każdym bądź razie musimy jechać okrężną drogą. Po drodze załatwimy zakupy. I tak na dobrą sprawę, na dzisiaj nie mamy większych planów. Spanie przy rzece ma to do siebie, że mamy pełno wody. Planowaliśmy dzisiaj, przynajmniej ja planowałem dzień kulinarny, żeby rozpocząć od hiszpańskiego śniadania i może to się uda. Uda mi się namówić Martę, choć później jakiś obiad i kolacja, no zobaczymy. Mnie nie trzeba namawiać. Problemem unikania miast jest też problem gastronomiczny. Zostają nam schroniska, w których jedzenie jest średnie, nawet specjalnie nie ma co pokazywać. Więc może dzisiaj z racji tego, że szlak, jaki sobie tam znalazłam, ma jakieś 5 km, a nam się zresztą przyda przerwa od większego chodzenia, to spróbujemy znaleźć coś dobrego do jedzenia. No i mamy to hiszpańskie śniadanie, trochę wytrawnie, trochę na słodko. Mamy hiszpańskie empanadas, takie pierożki z mięsem, były jeszcze z rybą do wyboru. Tak. I tu muszę się ściągą posłużyć, bo nie pamiętam. Ensaimada, czyli standardowe ciasto francuskie z nadzieniem dyniowym i mała tarta na posmakowanie. Ja już się nie mogę doczekać.
kroimy jeszcze, żeby pokazać środek. Najpierw przekroję tradycyjne dyniowe ciastko. I nie widać nic. Jakbym nie miało dyni w ogóle w środku. I przekroję jedno empanadas. I jest to mięso mielone. Dla mnie bardzo dobre. Ciut podobne do bałkańskiego burka, tylko w innym opakowaniu mięso. Ja uwielbiam mięso mielone, dlatego mi to bardzo smakuje. I jednak można to spokojnie na zimno zjeść. Jest tu cebulka, jakiś sos, no i sporo mięsa. Ciasto jest bardzo chrupiące i bardzo mocno się sypie. Jak tam nadzienie dyniowe? Brak nadzienia dyniowego, jest taki jakby posmak tylko. Kurczę, miało być z dynią. Oszukali nas. A jak w smaku? W smaku bardzo dobre, świeże, pulchne, takie... nie za słodkie, takie idealne. I ostatnia pozycja dzisiejszego śniadania. Na nią czekam najbardziej. To jest tarta de queso, troszeczkę w dotyku przypomina sernik. Robimy unboxing. W środku też przypomina sernik. Smakuje jak sernik. Kanion rzeki Bejos jest jednokierunkowy i nie dla kamperów, więc nie można tu przyjechać kamperem. I to nie z tego powodu, że nienawidzą karawaningowców, tylko dlatego, że jest bardzo wąsko i schodzą... Można uszkodzić auto. Schodzą dosyć nisko skały. Na szczęście kamperwanem się da. Tak, co do kamperwanów nie mają żadnych obiekcji. Póki nie są one w wysokości H3, bo moim zdaniem może być już problem w niektórych miejscach, żeby się przecisnąć. Ale jeżeli o sam przejazd i kanion widokowo, to dla mnie jest to numer jeden wszystkich kanionów, przez które przejeżdżałem. Prędkość obowiązująca jest max 30 i chyba tych 30 na godzinę to nawet nie osiągnęliśmy, bo nie wiadomo, w którą stronę głowę odwrócić. Idziemy do kanionu Anisklo. Można bez problemów z psem. Tu na miejscu jest dostępna toaleta kompostowa. Nie ma mapy, tak jak w tamtym kanionie. Troszeczkę szkoda, ale bez problemów można się rozeznać, wpisując, skanując kod QR. Paryż. A gdzie my się znowu znajdujemy? W Parku Narodowym Ordesa i Monte Piergiorgio. W Parku Narodowym Ordesy i Monte Perdido, którego nie możemy zapamiętać i nazwaliśmy go Monte Piergiorgio. Pamiętajcie, żeby nie chudnąć. Normalnie. To było moje kiedyś... O! Ulubione spodnie, do których chciałem schudnąć, ale chyba za bardzo schudłem.
naszej ery wybudowano tutaj klasztor. Robiliśmy około 6 km spaceru, który widzieliście. I muszę przyznać, że ze wszystkich tych kanionów, w których byliśmy, ten był najmniej spektakularny. Aczkolwiek i tak piękny. Tylko... Jeżeli byśmy zwiedzali go jako pierwszego, to na pewno bardzo by nam się podobał. Bardzo zachwycił. A tak, jak się już widziało coś dużo, dużo, dużo lepszego, no to to... No, przejechaliśmy, ale za to trasa samochodowa polecam. A teraz musimy jeszcze stąd wyjechać, też drogą jednokierunkową, przez pewnie jakiś inny kanion. Zobaczymy. Mamy punkt widokowy na nasz kanion. Z każdej strony. No cóż, poszukiwanie jedzenia skończyło się fiaskiem. Więc jutro zjemy, jak dojedziemy na miejsce. Dzisiaj już mamy miejscówkę noclegową z widokiem na wodospad i elektrownię, ale to z drugiej strony. Prawda, las nas od niej oddziela, więc nie jest źle. Jesteśmy na brzegu rzeki, tej samej, której był wąwóz, która dzieli Aragonię od Katalonii, więc jesteśmy ostatni raz w Aragonii. Jutro już wracamy do Katalonii, co niechybnie znaczy, że coraz bliżej koniec naszej wycieczki. Ale dzisiaj nacieszymy się jeszcze